To jest serial o warszawskim SOR-ze, jak tutaj mówimy, w najcięższym Warszawie. Co się dzieje? Gdzie? No, u ciebie na oddziale. Sortownia to jest thriller, to jest raczej mroczny serial. Tak, jest tam dużo mroku. Kamera jest w środku tutaj wszystkich wydarzeń, że chodzi o to, żeby widz znalazł się tutaj w środku razem z nami, a nie tylko z zewnątrz obserwował to, co się dzieje. Od początku, jak tutaj weszłam na plan, to miałam takie poczucie takiego dużego komfortu i takie poczucie, że wchodzę w świat, że nie muszę jakby nikogo udawać, że najważniejsze jest to, żebym tutaj prawdziwie odnalazła się tutaj w tych sytuacjach. I całe to tutaj, ten szpital, w którym się znajdujemy, on bardzo oddaje klimatem takie prawdziwe, szpitalne życie, które gdzieś tam niestety znamy. Mamy super dwójkę takich konsultantów medycznych, jednego ratownika medycznego, jednego lekarza medycyny sądowej, którzy są bardzo pomocni, bardzo dużo nam pomagają. Odsunąć się. Odsunąć się. Jeszcze raz. Sortownia to jest serial współczesny i z tym się wiąże największe wyzwanie tego przedsięwzięcia, dlatego że poruszamy się po zastanych obiektach, po miejscach, które wszyscy znamy, poruszając się codziennie po Warszawie, i wyzwaniem było pokazanie tej historii w taki sposób, która jest atrakcyjna. Wymyśliliśmy, żeby każda z postaci, która ma swój wątek, miała też swoją identyfikację wizualną. To znaczy, każdy z bohaterów ma inaczej prowadzoną kamerę, inaczej prowadzony kolor, jest inna energia w tych wątkach i liczymy na to, że te przeplatające się wizualne, różnorodne sposoby wydania złożą się na dosyć atrakcyjny serial. Jest trochę tych doświadczonych aktorów, których już znamy, ale jest kilka młodych twarzy, myślę, bardzo interesujących. Będę z ciekawością patrzył na ich rozwój dalej, jak choćby Natalia Jędruś, która gra moją córkę. W naszym serialu nie ma ani dobrych, ani złych. To wszystko, co tutaj się dzieje, to są odcienie szarości. W tym serialu to bardzo krótko. Wszyscy pogani i wszyscy dobrzy. Oni wszyscy pomylają się, wszyscy bardzo важко і помиляються і намагаються якось вижити, як в житті. Оглядай в сервісі стрімінговим Canal Plus Online.